Zadanie piąte, szybkie powtórki przed egzaminem, dzień czwarty. Dany jest trapez ABCD, którego dłuższa podstawa jest równa 10, krótsza podstawa ma długość 6, a jego wysokość jest równa 5 cm. Poprowadzono prostą EF równoległą do boku AD w taki sposób, że pole trapezu EBCF jest 3 razy większe od pola równoległego boku AEFD. Oblicz długość odcinka AE. Więc pozaznaczajmy sobie wszystko, co możemy. Poprowadzano prostą EF. Tak? A dobra, zaczynamy. Dany jest trapez ABCD, którego dłuższa podstawa jest równa 10 cm. Dłuższa podstawa jest równa 10 cm, czyli tutaj to, tak? I wiemy, że ten odcinek jest równy 10 cm, tak? Krótsza podstawa ma długość 6. Krótsza podstawa ma długość 6. I to jest ta krótsza. I tu mamy 6 cm. Jego wysokość jest równa 5 cm. Czyli wysokość mamy tu. I ta odległość jest równa 5. To było na różowo. Tutaj tą prostą naszą EF zaznaczymy. W taki sposób, że to pole, czyli co wiemy, że pole trapezu równa się 3 pola równoległego boku. No to dobra. Musimy teraz wykombinować sobie wszystko. Mamy obliczyć odcinek AE, tak? AE nie znamy. No to nazwijmy to X, tak? Bo nie znamy. Jak tu jest X, to tu na górze też jest X. Ten odcinek EE, FC to ile ma? No 6 minus X. Tak? Dlaczego? Bo skoro ten cały odcinek ma 6 cm i odcięliśmy od niego ten x, no to to, co nam zostanie, to będzie 6 minus to, co odcięliśmy, tak? I na dole podobnie. Tu mam x, to jak odetnę x, to ile mi zostanie? Zostanie mi 10 minus x, tak? Bo skoro ten cały ma odcinek 10, to jak odcięłam x, no to mi zostało 10 minus to odcięte. I dobra, to w takim układzie, pamiętacie ile wynosi, to sobie napiszemy tak, pole równoległoboku, tak? Pamiętacie? Pole równoległoboku, pole R, to się równa podstawa razy wysokość. I my mamy co? My mamy naszą, my mamy naszą podstawę i mamy naszą wysokość, tak? Więc mamy pole równoległoboku równa się x razy 5, tak? Już tutaj zaznaczę. O, tu sobie zrobiła kredka. To 5 to jest to 5. A ten x to jest nasza podstawa i ona się wzięła stąd, tak? Bo liczyliśmy pole tego równoległego boku. To na pomarańczowo, to to jest to. To jest to pole tej figury. Więc zapiszmy to sobie trochę ładniej, czyli PR to się równa 5x, tak? I co potrzebujemy? Mamy już
pole równoległe boku. Potrzebujemy obliczyć pole tego naszego trapezu, który tu mamy. I tak. Pole trapezu. To w jaki sposób liczymy? No, pole trapezu to się równa. Jedna podstawa plus druga. Dzielimy to przez 2 i mnożymy razy wysokość. Czyli w naszym przypadku podstawa to jest co? 6 minus x, tak? 6 minus x plus 10 minus x. To podzielimy na 2 i pomnożymy razy 5. Dlaczego 5? Bo tutaj ta wysokość to jest też tutaj ta sama. W tym miejscu, tak? Ta odległość się nie zmienia. Więc otrzymuję 6 plus 10, 16 minus 2x przez 2 razy 5. To się równa. Tutaj na górze wyciągnijmy sobie 2 przed nawias. Czyli mam 8 minus x przez 2 razy 5. O, przepraszam, bo nie było widać. To się równa 8 minus x razy 5. Czyli to jest 8 razy 5, 40 minus x razy 5 minus 5x. Tak? No i teraz co mam? Mam już pole trapezu i mam pole równoległoboku policzone. A po co to liczyłam? Żeby móc wyliczyć ten x, który jest wszędzie. A ten x to jest ta odległość od A do E, bo to nam każą wyliczyć, tak? Oblicz długość odcinka AE, czyli to jest ten nasz x. Pole trapezu, więc wpisuję tutaj. 40 minus 5x równa się 3 razy 5x. Zaznaczam już, skąd się co wzięło. To 40x to się wzięło stąd. Tak, bo to jest to pole. Pole trapezu. A tutaj był pomarańczowy. Tak, to jest to 5x z tego naszego pomarańczowego. Tutaj to był ten na niebiesko. Jak ten na niebiesko, to jest tutaj. W kratkę liczę. Więc dzięki temu mogę wliczyć nasz x. Więc mam 40 równa się 15x plus 5x. Więc 40 równa się 20x. To 5x się wziął stąd, że to minus 5 przerzuciłam tu. Czyli x równa się 2, bo podzieliłam obustronnie przez 20. Czyli odpowiedź. Długość odcinka AE wynosi 2.